Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj na nowym łowisku. Jest to łowisko w Zimnosze koło Mławy. Powiem wam tak, łowisko było otwarte 29 kwietnia. Z tego co wam mogę o tym powiedzieć, to że są tutaj fajne karpie, bardzo waleczne. I jesiotry, całkiem duże, ponadmetrowe. Leszcze, karasie, szczupaki, sandacze. Dla każdego coś fajnego. Powiem tak, dzisiaj jest sobota, więc jakoś w dzień wolny, to przyjechałem sobie od rana usiąść, powalczyć z Federkiem. Na łowisku dzisiaj nie ma dużej presji, bo jestem tylko ja i taki pan na przeciwległym brzegu. No powiem wam tak, skupimy się dzisiaj na karpiu. Być może odpalimy waglera. Zobaczymy. Chociaż będzie to utrudnione, bo guma w pracy mi się zerwała i będę musiał po prostu rzucać z ręki, ale coś popróbuję, pelet 8 mm mam. No cóż, zaraz się zabieramy za rozrabianie zanęt. Stanowisko już mam rozłożone. Tam ostatnie popraweczki, czyli dodanie uchwytów na wędki. No i co? Trzeba zacząć łowić, tak? Co chwila widać, jak się rybki spławiają. No, podpowiem wam nawet, że to jest pstrąg w tym łowisku. Z tego co byłem ostatnio, bo to nie jest moja pierwsza wizyta, byłem na otwarciu, byłem przez 2 godziny, aby na zawody, które zorganizował właściciel na otwarcie łowiska, przez 2 godzinki największa ryba zwyciężała. Nie poszło mi najlepiej, złapałem po prostu jednego karpia i to minutę po zawodach. No cóż, trzeba się zabrać za łowienie, nie przedłużając. Zostaw lajka, suba i komentarz, jeżeli Ci się podobało. Także piąteczka, na razie. Lecimy mieszać zanęt. No to tak, przechodzimy do mieszania zanęt. Na sam początek klasycznie rozrobimy sobie pelecik. Zresetuję sobie timer. Wysypię to resztkę od razu, nie czekając. Nabieram sobie w pojemnik wody i będę rozrabiał Match Method Mixa. Gdzie przygotowałem sobie 2 zanęty oczywiście. Jest to zanęta jasna i ciemna. Najpierw rozrobimy jasną. Mało, jak zwykle, ale wolę tak wyregulować wilgotność zanęty, aniżeli ją po prostu przemoczyć. Lepiej na początku dać zawsze mniej, a potem sobie dosypać i zmienić konsystencję, aniżeli od razu ją przemoczyć, wsypać całą zanętę, przemoczyć i mieć popsuty towar do łowienia. Ja z tego założenia wychodzę. Już mamy minutę 26. Pelecik się moczy. Minuta 30. Odsączamy. Odstawiam go na bok. Skoczę szybko po sito. Przesiejemy szybko zanętę. Wyleję tutaj wodę, lecę po sito i zaraz. No i mamy całą zanętę przesianą. Przesypuję do pojemnika
tym momencie pelet sobie dochodzi. Przesypię go również zaraz do pojemnika, aby wyleć z niego wodę. I teraz będziemy używać Much Method Mixa Marine ciemniejszej zanęty, aby mieć więcej opcji dopasowania się dzisiaj do łowiska. Taka ilość na pewno wystarczy. No i co? Przekładamy na sito. I rozcieramy tą mieszankę. Troszeczkę bardziej przemoczyłem aniżeli tamtą. Będę musiał mniej nawilżyć, bo ona zaraz wypije to całą wodę, co ma w sobie. No i co? Mamy zanętę przesiano. Do pojemnika mamy dwie zanęty. Ciemną i jasną. Nasypię sobie również peletu Coppens. Jest to 8 mm pelet. Będę nim rzucał z ręki. Być może uda się odpalić pelet Wagler. Wiem, że dzisiaj pogoda ma być świetna, ma być cieplutko, słonecznie cały dzień. Jak widzę, rybki ciągle się spławiają. Nasypię sobie cały pojemnik. Na bok. No tak. Czyli podsumowanie tego, co dzisiaj przygotowałem. Ciemna zanęta Sonobites Marine, jasna zanęta Sonobites Match Method Mix, zwykły pelet 8 mm do rzucenia z ręki i pelet dwójeczka Coppens. No i co? Zabieramy się za łowienie. Trzeba wstępnie zanęcić, ale najpierw jeszcze dokończyć stanowisko. Wyjąć przynęty, podajniki, rozłożyć wędki. No to co? No to tak, na początek ubieram 20-gramową metodkę. Podajnik. Ściągam przynętę. Powiem wam od razu, ci, którym wędkuję, jest to Preston Monster X Carp Feeder do 50 gram wyrzutu, podpięty kołowrotkiem Preston Centris NT520 z przełożeniem 501. Bardzo fajny zestaw, mi się on podoba, sprawdza mi się. Nie mogę nic złego na ten temat na razie powiedzieć. Dopiero użytkuję go pierwszy sezon. Mniej więcej już nie będzie lecieć. Ten dystans mi odpowiada, bo ostatnio tutaj tak mniej więcej się łowiło. Zagrałem bezpiecznie ze względu na to, że wybrałem lekki podajnik, szeroki flat. 20-gramowy,
żeby mi się w mule w razie czego nie zapadał. Bo jak znam z doświadczeń, 30 raczej w mule już mi się zapada. No i co? Trzeba wstępnie zamęcić, zdjąć przypon. Przypon zdjęty. Wkładam go na portfel. Na początek jako już ma być dzisiaj w miarę ciepło, myślę, że ryba będzie żerować. Podaję dwa podajniki z ciemną zanętą i z peletem. Najpierw poleci zanęta, co by zrobić chmurkę. Ryby chodzą. Poczekamy aż opadnie. I podrywamy. No to co, drugi podajnik. Ściskamy. Ubieramy sobie na drugim brzegu. Trochę za mocno. I pelecik, który już sobie doszedł. Delikatnie zanęty na górę. Tu by jeszcze robić zamieszanie, żeby szybko spróbować ściągnąć ryby. Czy to odpali? Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze dołożymy taki sam jeden podajnik. Czyli na górę pelecik. Odrobinę zanętki. Na górę taki torcik. Bach. Różowy kolorek na sam start. Pelecik. Delikatnie zanęty. Taki podajnik ląduje w wodzie w wcześniej obranym miejscu. Napinamy delikatnie żyłeczkę.
Recytujemy. Pierwsza rybka. Mała. Wiesz coś? Zobaczymy. Skoczył, więc prawdopodobnie mała to jest. Strąg. Nie, nie wziąłem siatki, wiesz? Siatka mam, aby, ale w samochodzie. Nie no, siatka musi być, nie? Nie no, siatka w samochodzie, no. Trzeba trzymać siatkę i zobaczyć, no, jak one się zachowują. Jeżeli jest delikatnie zaczepiony, zobaczymy, jak on się zapiął. Dobrze delikatnie trzeba go wyjmować, bo on jest bardzo delikatny. Nie, że jest delikatny. Ale widzę, że na samym brzeszku, na samym, jak go delikatnie odepniesz. On pójdzie. Nie pójdzie, ma... pójdzie. Tylko, że wiesz, tylko takie szczyki wypuszczaj. Nigdy nie głęboko połknie, dobra? Wiem, nie ma sprawy. Ja mogę skoczyć po siatkę. Znaczy można, bo wtedy mu robisz taką kwarantannę. No. I zobaczymy, czy padnie. Zobacz, ten będzie pięknie żył. 15-20 minut takiej kwarantanny i widać, czy on będzie żył, czy nie. Jeżeli on zapierdziela, to wtedy można go wypuścić, nie? No, ale fajnie skakał. No, to no. Chłopie, ja widziałem takie akcje, że ze środka polowali i on 5 razy po drodze wywalał. O, proszę. Ja myślałem już, że ten, że jakiś leszczyk. Ja oceniałem to na jaźla. Leszczyk, jazik. Jak będziesz miał siateczkę, to te strągi, jeżeli mądrze, to mówię, jak głęboko... Ja mogę puścić. Jak głęboko puchnięty, to w ogóle tam bezdyskusyjnie zostawiasz go w siatce. Jeżeli spoko. Nie chcesz kupić... Jak mogliście zobaczyć, miałem właśnie przed chwilą pierwszego pstrąga, akurat jak rozmawiałem z właścicielem. Udało się go wypuścić do wody. Za zaleceniem właściciela wziąłem siatkę. To przy okazji może się uda zrobić fajny wynik innymi rybkami, aniżeli pstrągami. No to co, widzimy się przy kolejnej rybce. No ładnie bije. Co to będzie? Pokaż się, rybko, pokaż się. Karp, proszę bardzo. No i mamy rybkę. No i mamy takiego karpika. Tak bezzaciorowy, szybciutko wyszedł. Prezentuję go, proszę bardzo, do siateczki. Poszedł do siateczki, na końcu go wypuścimy. Na co wziął? Na skisłe masło, mi się zdaje, i pelet w podajniku.
O, proszę bardzo. Dzięcioła słychać i przy okazji panów pilarzy. No i super, jestem zadowolony. Mamy już drugą rybkę. Pierwszy był pstrąg, teraz mamy karpia. Nakładamy znowu skisłe masło. Super. No i mamy nałożone do podajnika pelecik. No jeszcze raz. Zasypujemy. Przyciskamy sobie palcem. Na wieży dam jeszcze delikatnie podsypkę taką z zanęty. I taki typowy podajnik, co zawsze podaje. Ląduje w wodzie. Jakoś nic się nie dzieje. Postanowiłem zmienić przynętę na Ringersa 10. Może być może większa. Jaskrawy kolor. Bo skisłe masło przyniosło mi, aby jednego karpia, co prawda, i pstrąga. Tobie już podziękujemy. I Ringers różowy. Poduszeczkę. I to potem zaatakujemy na kolorek żółty. No i jest kolejna rybka. Znowu pstrąg. No i bajka. Kolejna rybka. Tym razem trzeba było go szybko ratować. No ale cóż. Można i łowić pstrągi na metodę, nie? Przy zażycie stała się bardzo niefajna rzecz. To jest... Obcięłem szczytówkę żyłką, bo się oplątała, nie zauważyłem. No co, już mój błąd. Jest ucięta, muszę zrobić nowy zestaw. O, ten sezon jest wyjątkowo dla mnie pechowy. O Boże Święty. Dobrze, że miałem drugie szczytówki, jak nie to miałem inne wędki, ale no. Nie fajnie. Nie fajnie. Sobie przypomnimy, jak się wiązało zestaw.
Najpierw przeciągamy kapturek. Potem żółka główna idzie przez rureczkę w systemie ICS. Do zestawu również potrzebujemy łączników. Ja używam z Prestona. Najpierw przeciągamy kapturek. Potem łącznik do przyponów. Ściągamy go przez kółeczko. I najprostszym węzłem, czyli robimy pętelkę, zaciągamy jeszcze po ślinie, mamy zaciągniętą nadmiar żyłeczki, obcinamy, odgryzamy, jak komu wygodniej. Ja ze sobą nożyczek niestety nie wziąłem. No i jest gotowy zestaw. Do tego jeszcze teraz przypiąć przypon. Biorę T360 z przyponów, które mam. No i mamy kolejną rybkę. No i mamy taką rybkę, niestety bateria u GoPro mi padła. Taki piękny karpik. Puszczamy go do siaty. No i mamy rybkę Stronga na Pellet Wagler. Trzy rybki były w siatce, w tym taki pstrążek, który ląduje w wodzie, żeby go nie męczyć. Jeden karp. I drugi. O Boże, spokojnie. I drugi też. Tak więc chciałbym Wam podziękować za dzisiejsze oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję poniżej.
tam macie taki czerwony przycisk i komentarz, jeżeli macie jakąś opinię na temat tego filmu. Bardzo chętnie poczytam, bo odpowiadam. Także podsumowując, było fajnie, złowiłem 4 pstrągi. 2 na pellet wager, co się bardzo zdziwiłem. 2 na metodę i 2 karpy. W sumie 6 ryb, nie było źle. Mogłoby być zawsze gorzej. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Like, sub, komentarz. Na razie, piona. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a